No, Polski Klub Morski ma tutaj siedzibę w tej paszcie, jak widać. Witam, jesteśmy w Gdańsku. Oczywiście Straż Miejska już tu trąbi. Aha, bo tu poprzek stanął wózek chyba, czy coś. Tu jest, tak wygląda. Nie można przejechać, wózek zaparkował poprzek. Taksówkarz, zawód taksówkarz. No tak to jest, no niestety nie może normalnie zaparkować. Teraz samochody nie mogą przejechać przez ten wózek, bo zaparkowany nieprawidłowo na postoju taksówek. No tak poszedł turystów bawić. Postój do taksówek. A to też jest taksówka, czy nie? To nie jest taksówka przecież. I cholery. To jeszcze parkuje w poprzek. No, no ja właśnie po japońsku jakoś. A to może to jakiś Chińczyk jeździ, bo teraz różne jeżdżą tutaj obcokrajowcy, nie? Chińczyk, no. Chińczyk. Może Chińczyk, Japończyk. No, no mniejsza z tym kto, tylko po cholera wie. Nieprawidłowo. Pan mówi, że stoczył się. A, to może stoczył się, tak? Co zrobił? Stoczył się? Aha, tam stał góry. A, to hamulca ręcznego nie zaciągnął. A, to łobuz. I tak dobrze, że nie wjechał kogoś, bo mógł wjechać. On pewnie z turystami gdzieś chodzi i walczy, opowiada no, im bajki. Na to, bo no. Będzie musiał przestawić. No nie chce, ale musi. Łaski nie robi. To się tak nie parkuje. No. Będzie musiał przestawić samochód, niestety, City Tour. No to on podobno zjechał sobie sam z tamtej górki. Hamulca ręcznego nie zaciągniętego. No i dobrze, że się zatrzymał, nie? Albo że samochodu kogoś nie potrącił. Idziemy dalej. No tu mamy remont nabrzeża. Nabrzeże zamknięte, bo jest w remoncie. No nasz Rubin i Małgorzata stoi koło siebie, bo wurta w wurtę. A tu mamy, proszę Państwa, ten remont nabrzeża. Wymieniają tutaj ten parkiet, nie? Tak to będzie. No, ludzi mnóstwo jest, bo tutaj coś, a tam jakieś wozy stoją. Aha, bo to tam kawę przywieźli albo coś. No proszę, tu jest Gdańsk, proszę bardzo. Tak wygląda Gdańsk. No tak. Idziemy dalej, tu hotel Hilton. Hotel Hilton. O, tu już niektórzy zasnęli. Słońce świeci, ciepło jest. Jabada baduja. Dobrze się siedzi. A skąd przyjechaliście? Tutejsi, tubylcy. Idziemy dalej. Tu mamy most opuszczony, znaczy... No tak, opuszczony, można przechodzić. No tutaj stare gdańskie te były restauracje, ale teraz już są nowe. Wszystko się odmieniło. Rybka na Wartki, tu była restauracja u Kubickiego. Nie ma już, teraz jest Rybka na Wartki. Fish Chips. A tu katamaran, Rubin. On może 400 osób na pokład naraz wziąć, spokojnie. Jeszcze rowery można zabrać ze sobą na hel. Na hel. Jedziemy dalej. O, tutaj mamy pałka F-15. No, most opuszczony. No, bo most tak co godzinę opuszczają, potem zabierają go z powrotem, nie? O, tutaj ogródki są. Szklarnie są, można się w szklarni najeść. No, jak się pomidory hoduje w szklarni, to ludzi też można. Prawda? Ludzi to nie można. No, a no chowają do szklarni tu. Przecież to szklarnia. To musi być gorąco strasznie latem. Prawda? Szklarnia. Ja tam bym w szklarni nie chciał jeść. No, no można tam wszystko. Oni pewnie latem otwierają te ściany. Te szklarni. No teraz szklarnia. A tutaj jakieś Chinki, Japonki. Czy tu jest?
O. A wyżej daj grzędę, to wyżej siędę. Daj mi grzędę, to ja wyżej siędę. No, idziemy na drugą stronę Motławy. Tam jest Filharmonia Bałtycka. No tak wygląda Robin i Małgorzata z tej strony. No. Przejdziemy teraz na wyspę. Na wyspę Łowiankę. No tutaj tam, gdzie ten komin, to jest ta słynna oczyszczalnia, znaczy przepompownia ścieków, która spuściła do Motławy nas mnóstwo kiedyś tych różnych nieczystości. Oczywiście za świętej pamięci Adamowicza to było. No. Tak to wygląda. No tutaj mamy kulinarne lody, nie lody, gofry, nie gofry. Można coś zjeść. No i ludzi trochę jest. No dzisiaj ładna niedziela, słońce świeci, pogoda jest. Cieplej, cieplej jest jak wczoraj, bo wczoraj zimny wiatr był. Dzisiaj już nie jest taki zimny wiatr jak wczoraj. Tutaj są te Łowianka Mark MRKS, czyli klub wioślarski, tam słynny. A tu mamy takie te, no, chaszcze. I sobie można na chaszczach usiąść. W tych chaszczach. Generalnie można sobie tu usiąść na chaszczach. O, tu jest wolna ławka. Nie wiem, czy to się na dole, czy na górze. Ale ja sobie siądę na górze, będę lepiej widać. Siadaj, Sylwia. To Gdańsk Westerplatte, ten mały też jeździ. Małgorzata. No bo te małe jeżdżą do Westerplatte, a Robiny na Hel. Na Hel z Gdańska i z Dyni. A z Sopotu też Robin może pływać. No to kiedyś była elektrociepłownia, dawała nam, no dawała nam parę i ogrzewanie. A teraz jest Polska Filharmonia Bałtycka. Zmieniło się. Wszystko się zmienia. Także to tak jest. Pozdrawiamy z Gdańska i zapraszamy do Gdańska. Pomorska Telewizja Narodowa. Redaktor Sławomir Ziębiński dla Was. Dziękuję.